Którędy na Kaukaz? Takie widoczki. Ja nic nie mówię, bo tu nie ma co gadać. Góry to góry, Tatry Bielskie. Witamy serdecznie. Zaczęliśmy właśnie nasz pierwszy dzień w Tatrach. Idziemy na Rusinową Polanę, potem może na Gęsią Szyję. Po południu ma padać deszcz. Owiecki. Zagrzewam owiecki. Ale słuchaj. To już... Jaki wieczór. To pewnie będzie za Rusinowa Polana zaraz. Niestety słabo się znam na tych górach. Chciałbym kiedyś tak dobrze się znać, żeby... I pies zaganiający. O, proszę. National Geographic. Czytała Krystyna Czubówna. No naprawdę, Rusinowa Polana, pierwszy raz w życiu. Godzinkę weszliśmy. Ładny widoczek. O, ładnie tu jest. Pięknie tu jest. Kiedyś będę znał te wszystkie szczyty, kurde, mam nadzieję, będę... Mógł je nazwać, stanąć tutaj i powiedzieć, to jest tam, co to jest tam, co. Tu będziemy zaraz wchodzić. Tam jest szlak. Potem idziemy na Gęsią Szyję. Jak na razie Kinga nie ma ludzi, więc jest dobrze. Pozdrawiam. Dla odmiany nie, zielony szlak, a nie czerwony, bo zawsze czerwonym idziemy z chłopakami. Idziemy na Gęsią Szyję. Całkiem przyjemnie się idzie. Bardzo miła przebieżka przed dłuższym jakimś wyjściem. Kingi nie będę pokazywał, bo się trochę zasapała. Ale tylko trochę. Jest bardzo dzielna, zawzięta bestia. Siema. Ale Tatry są super. Ale to jest pięknie. Ale to jest wspaniale. Siemanko, dzień drugi, godzina 7:00, całą noc padało, dopiero w tym momencie przestało padać, ma zacząć lać od 11:00, także wykorzystuję okienko pogodowe, no, zobaczcie, wykorzystuję okienko pogodowe, mam 4 godziny, więc przez te 4 godziny muszę przejść tyle, ile tylko się da. I wrócić. No i żeby mi burza nie została na szczycie, bo to by było słabe. Ale jestem tak głodny tego chodzenia, że deszcz mnie na pewno nie zatrzyma. To będzie piękny dzień. Mam kiki dzisiaj. Kinga jest trochę zmęczona po wczorajszym. No została w tyłek, kurde, jak ktoś tak nie chodzi, to nie wie jak to jest. Pierwsze podejście zawsze. Największa to dyszka, potem to już poleci. Oldschoolowy dzień. Kanapka z mielonką. Butelka wody. Idziemy, robimy to. Idę drogą. Muszę dojść do szlaku 4-5 km. Wiele wydawał 3 dychy na parking. Kurde. Się przejdę, co to jest 5 km. No, dzisiaj takie tempo niezłe. Chcę sobie się wyżyć trochę. Mam okazję sam pochodzić, poza tym czas nie goni ze względów pogodowych. Raczej dobrze się składa. Nara. Wygląda na to, że dzisiaj znowu idziemy na Rusinową Polanę. Z tym, że inną drogą i w innym składzie. To znaczy dzisiaj idę sam. Staram się iść na sportowo, więc trochę jestem spocony i zdyszany. Szlak. Niby ma być godzina 20, ale już wiemy, że te szlaki tutaj są, że są oznaczane na dużo dłuższy czas. O, nie ma co się dziwić, to są bardzo popularne szlaki, chodzą tutaj dzieci, starsi ludzie. Według mapy pewnie byłoby z godzinę. Ja celuję w 45 minut. Jak mi się uda, to dam znać, jak mi się nie uda,
to też dam znać. Bardzo przyjemna pogoda. Póki nie pada, jest super, takie 15-17 stopni, cień, idealna na szybkie tempo. A kurczę, wspaniale się zapowiada. Jak dojdę na Ruśninową, to zobaczę co dalej. Chciałbym iść do jakiegoś schroniska. Nie mam jedzenia, zjadłem 3 kanapki, mam wodę tylko, może by coś zjadł. A jak nie, to też przeżyjemy. Pozdro. 15 minut za mną. Nie będę pokazywał twarzy, bo wyglądam jakbym wyszedł spod prysznica. Zresztą wydaje mi się, że jednak mimo wszystko o ten ułamek z 0,01% te góry są ładniejsze. Kurczę, jak ja mogłem nie przyjeżdżać w Tatry? Ale to też ma swój plus, bo te wszystkie szlaki są teraz do odkrycia. Super. Błąd w Matrixie mi się wydaje, bo no to jest niemożliwe. No, kierunkowskaz pokazywał godzinę 20 na Ruśninową Polanę. Ja już widzę Ruśninową Polanę, jestem od niej 5 minut, a minęło 20 minut. No. To naprawdę te szlaki. No chyba dobrze, no kurde, jak idzie jakiś dziadek, no nie wiem. Ale z godziny 20, 25 minut, no ja naprawdę, no idę szybko, ale nie biegnę. A nic, i tym lepiej. A jeszcze może na murowaniec dojdziemy. Jest szansa. By nie dalej, bo... No dojdźmy. Jestem na Ruśninowej Polanie, jest 8.30, szedłem tą drogę 30 minut. Miała być godzina 20. Teraz zobaczymy na mapie. No. Wczoraj tu byłem z Kingą. Było pełno ludzi, była piękna pogoda. A dzisiaj puściutko. Pan jakiś tutaj baca przyjechał. Nissanem, patrolem, niczego sobie tam owieczki. Ten jeden z nich tam daleko to jest Gerlach, to już wiem. I widać stąd rysy. Nie wiem jeszcze gdzie pójdę dalej. Nissan Patrol fajny, ale na pewno idę. No, doszedłem do schroniska Roztoka. Jest 9.42, czyli 2,5 godziny po górach. Przeszedłem jakieś 11,5 km, tak pokazuje Fitbit. Endomondo pokazuje 13. To nie wierzę, pewnie 11,5-12. Drugie tyle powrót. Piję sobie soczek. No myślę, że zasłużyłem. Piję soczek, 10 minut, zjem batonika i spadam z powrotem. Całkiem przyjemnie się idzie. Dobra pogoda, aby nie lało. No i bez burzy. Drogą Słowskiego Oka dojdę do Palenicy. Przejdę się. Nie będę szedł drogą, chociaż byłoby dużo bliżej, ale wiadomo. Także wbijam się znowu na Ruśninową i zielonym szlakiem zejdę sobie już do trasy. Będę miał sam tam dużo bliżej, już tylko z 5 km. No, myślę, że 25 pęknie dzisiaj. Że nieźle. Kolejny raz, już trzeci w ciągu 2 dni idę na Ruśninową Polanę. Ktoś tam widać, ale tłumów nie ma. No i powoli zwracam. Jeszcze w dół zielonym szlakiem. Ze pół godzinki. Potem do brzegów asfaltem. Z 5 km i będę na miejscu. O 11 miał zacząć lać i to porządnie. Jest po 10. Na razie nie ma deszczu. No trochę żałuję, że dałem się nabrać, bo bym zrobił trochę więcej. Poszedłem do tego murowańca. Ale schronisko w Dolinie Roztoki też jest bardzo fajnie. No chyba najbardziej urokliwe schronisko, w którym byłem. Na końcu szlaku, co ma swoje plusy. Nie przewala się tam milion osób. A jak ktoś idzie na Morskie Oko i ma zejść 15 minut i wejść 10, to się nie chce, więc nie ma tłumów. Jest super. Aj, może jeszcze nakręcią szyję. A nie wiem. Zobaczymy. Gęsia szyja w chmurach. Nie poszedłem tam już, bo szczerze mówiąc już jestem trochę głodny. Jednak 20 km za mną.
trzy kanapki z pasztetem i Mars. Więc starczy na dzisiaj. A burza bijcie, więc nie ma co się popisywać. A fajny spacerek, taka rozgrzeweczka. Pozdrawiam serdecznie. No i dobra, powoli moja dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Trochę jestem wkurzony, bo miało zacząć raczej 11, jest po 12:15. Nie pada, nie wypowiada się. Jeszcze bym sobie pochodził, ale wiadomo jak to jest z tą pogodą w górach. Poza tym jestem tu z żoną, poszedłem sobie na spacer, też nie chcę jej na cały dzień zostawiać, więc widocznie tak miało być. I co? Endomondo pokazało 27 km. A jak wiadomo, Endomondo oszukuje, więc nie można mu ufać. Z doświadczenia wiem, że przekłamuje około 10%. Ale 20 parę klocków zrobione. Myślę, że to jest bardzo fajny trening przed szlakiem sudeckim, prawdopodobnie się okazuje, nie beskidzkim. Na Beskidzkiej jeszcze będzie czas. No w ogóle polecam miejscowość Brzegi, jest tutaj bardzo sympatycznie, spokojnie, widać Tatry Bielskie i jest dosyć blisko do szlaku. No, ja mam drogą trochę skrótem 5 km do szlaku, do Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc myślę, że jest całkiem spoko. Zawsze można jechać furą, ale to kosztuje hajs. 3 dychy za parking. No, zmówmy się. Wolę za to kupić coś innego. Trzymajcie się ciepło. Koniec drugiego dnia. Przynajmniej podróży. Dzień dobry, dzień trzeci. Jesteśmy w Palenicy, jest godzina 7:05. Stanowiliśmy się wcześniej zebrać, gdyż o 11:00 ma lać. No, cały tydzień ma być taki, więc nie będziemy siedzieć w pokoju. Wykorzystujemy każdą wolną chwilę i patrzymy na plusy. A plusy są takie, że przynajmniej tutaj dzisiaj nie będzie tłumów raczej. A zapowiada się kolejny wspaniały dzień w Tatrach. Idziemy do Morskiego Oka. Przynajmniej taki jest plan. Ale znając Kingę, to skończymy pewnie gdzieś na Kondratowej, czy gdzieś na jakimś wierchu. Na Rysach. Na Rysach. No, wspaniale. I idziemy sobie. Pewnie za jakieś 2 godzinki będziemy nad Morskim. Wozy nie przyjechał. Wozy nie przyjechał. Kogo wozy ważniejsze od Rzeczypospolitej? Niech czeka. Niech czeka. Wsiadanego. Trąbić wsiadanego! Na razie. Tak właściwie to sobie myślę, że ma to też swoje uroki, takie góry zachmurzone. Zobaczymy. Mam nadzieję, że trafimy na jakieś okienko pod na Morskim Oku. Ale cel drogi jest tylko wisienką. Droga jest tortem. Tysio Coelho. Góry to są zawsze piękne. Naprawdę. Jak widać, do odważnych świat należy. I cierpliwi będą wynagrodzeni, bo pokazują się już góry. Może zobaczymy Rysy jeszcze z tego Morskiego Oka. No, byłoby miło. Taki podarek od losu. A zobaczymy, co będzie, to będzie. Idziemy sobie na spokojnie, zostało nam 50 minut. Tam słońce, a tutaj tak mrocznie. Przed nami ukazał się masyw Gubałówki. Tak, Gubałówki. Nie no, żartuję. Nie wiem, co to jest. Zaraz sprawdzę na mapie. 7 granatów Żabia Czuba i nie wiem do końca to jest, co to jest. Jak ktoś wie, to niech powie. Skomentuję. I zapomnij subskrybować. Kinga może wie, to nie trzeba będzie subskrybować. Kinga nie wie. Ta Czuba albo te 7 granatów. No, malutkie takie, co są.
No więc możemy to uznać oficjalnie za 7 granatów. I w porządku. Już mądrzejsi jesteśmy. O 7 granatów. Czyli tak. Tu jest żabie mnich. Spodowa kopa, niżne rysy, rysy. Żabia przełęcz. Żabi koń. Żabia turnia. Mięguszowiecka. Bołowa turnia. Bołowy grzbiet. Mięgusze. Wiecki szczyt czarny, przełęcz pod chłopkiem, szczyt pośredni, przełęcz wyźnia, szczyt wielki, czawa przełęcz, cobryna mnich. No i co, doszliśmy do skroniska Morskie Oko. No i tam są te wszystkie górki. Wracamy z Morskiego Oka, trochę się dłuży, wiadomo, po asfalcie to po asfalcie, ale widoki są ładne, więc pogoda też bardzo niczego sobie. Jak szliśmy rano, było tu pusto, w tym momencie już naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Powiem, że tłum, bo jeszcze tłum nie ma, ale no, jest godzina 11. O 7, to jest ta różnica. Znowu pogoda się nie sprawdziła i bardzo dobrze. Byliśmy w Morskim Oku, zjedliśmy szarlotkę, napiliśmy się sotku. Kinga wyjęła mi kleszcza. Ja to jestem farciarz z kleszczami. Bardzo mnie lubią, bez wzajemności. No i wracamy powoli. Nie wiem, zejdziemy jeszcze może do Roztoki na zupę, albo nie zejdziemy, zobaczymy. Do Palenicy mamy godzinę, więc a już z górki, no dosłownie w przenośni, ale tłumy są, naprawdę. Kinga powiedziała, że wszystkie te osoby, które rano stwierdziły, że nie idą, pogoda zapowiada się słaba, nagle stwierdziły, że jednak nie jest tak źle i postanowiły wyjść, a my sobie schodzimy, spokojnie. Trzeci raz w ciągu 3 dni idę do skroniska w Dolinie Roztoki, ale jest to po pierwsze bardzo sympatyczne, miłe miejsce i urokliwe, a po drugie na górze tłum, człowiek przy człowieku, naprawdę sporo ludzi, a tutaj jak widać bardzo fajnie. Zatem zgubiłem tutaj gdzieś prawdopodobnie jeszcze gumkę, taką do kijka, amortyzującą na asfalt. Jest misja, żeby ją znaleźć. Pewnie się uda, a jak nie, to trudno. Powoli kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Schodzimy do Palenicy, zostało nam jakieś 20 minut. A sporo ludzi jeszcze wchodzi, nie dziwota, bo pogoda jest bardzo ładna, 12:30. A jeszcze a propos tych bryczek koni i tej całej afery. Widzieliśmy dzisiaj 3 osoby i to tam już bliżej Morskiego Oka niż Palenicy, które wjechały na wózkach inwalidzkich. Więc jeżeli na wózkach inwalidzkich można wjechać na górę, no, bez komentarza.